Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać mój kolejny album. Jest on wykonany na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej. I tak jak już wcześniejszy mój projekt, który był wykonany w stylu morskim, ten również jest wykonany w stylu morskim. Z tym, że tyle wspólnego ma z komunią, że jest tylko napis pierwsza, pamiątka pierwszej Komunii Świętej i na tym się związek z pierwszą Komunią Świętą kończy, ponieważ resztę miało być pozbawione wszelkich innych akcentów komunijnych, jedynie właśnie ma być tylko motyw morski i tylko napis pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Także prezentuję się w takim albumie. Tutaj jest właśnie napis pamiątka pierwszej Komunii Świętej Alanka 13 maja. Tutaj jest taki z kolekcji. Tutaj jest taki złoty guzik. Wstążeczka, tu jest taka pętelka zrobiona ozdobna. Album prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest właśnie w pudełku wstążeczka, żeby lepiej było album wyciągnąć. Album prezentuje się w ten sposób. Jest on wykonany z kolekcji DP Craft Marine, czy coś takiego, o ile dobrze nie schowałem już resztki właśnie ścinki tej kolekcji i właśnie nie pamiętam, ale chyba Marine. Także tutaj na okładce wykonałem takiego shakera. Tutaj są takie niebieskie cekinki i takie małe gwiazdeczki. Tutaj boki są postarzone. Tutaj nie wiem, czy złapię. Przejrzę, czy z tymi półperełkami w płynie zrobię tak jak kropelki wody. Tutaj jest też tylko napis. Coś mi nie łapie. Ostrości pierwsza pamiątka pierwszej Komunii Świętej Alanka. Tutaj takie ozdobniki. Tutaj nawiązanie do ten guzik złoty. Na grzbiecie jest nit z taką zawieszką, muszelką, a z tyłu tylko mój podpis. W środku album jest wymiarów około 16 cm, 16 na 16. Jest wykonany na bazie z Eco Scrapbooking. W środku jest 6 kart. W każdej karcie jest mata dodatkowa na zdjęcie. Tutaj przywiązany wstążeczkami, żeby było lepiej wyciągnąć. W środku album prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest taka kieszeń boczna, też z takim elementem wyciętym właśnie z tej kolekcji. W kieszeni znajdują się dwie maty na zdjęcia, plus taki tak ozdobny. Tutaj jest tymi kropeczkami żywicznymi. To podobno żywiczne, żywiczne. Teraz to tak o, wstępnie powkładam. Tu jeszcze jest taśma washi. Następna strona to jest taka kieszeń dolna. Tu jest taki napis. Tutaj też takie dwie te kropeczki. I tutaj w kieszeni też również dwie maty plus tak. Następna strona to jest miejsce na zdjęcie. Tutaj napis, tutaj taka róża wiatrów, mata na zdjęcie, pod matą jest tak i tutaj też kropeczki. Obok na stronie jest wodospad. Tutaj powtarzający się motyw tego złotego guzika. Jakoś tak marynarski mi się kojarzy, bo chyba marynarze, o ile dobrze kojarzę, mają takie różne złote wstawki w tych mundurach, chyba tu na czarno, może coś myślę, ale jakoś mi ten złoty guzik pasuje. I tutaj jest właśnie wodospad
na 2, 4, 6, prawie na 7 zdjęć. Zamykany na magnesik. Następna strona to jest taka rameczka, gdzie tutaj od, może tak zrobię, o, od właśnie od góry wsuwa się matę na zdjęcie. Tutaj jest też taki element ozdobny wycięty właśnie z tej kolekcji. Tutaj są te kropeczki, jest tu taka, o, widzicie, odkleiła się, a była przyklejona klejem na gorąco. Muszę to podkleić i tutaj oczywiście jest włożony tak. Tutaj jest kieszeń boczna. W kieszeni standardowo dwie maty na zdjęcia. Tutaj też element wycięty z tej kolekcji, te kropeczki. Ja już wcześniej właśnie z tej kolekcji DP Craftu Marine wykonywałem album. To był album niekomunijny, ale był właśnie dla małego Stefanka. Więc jeżeli ktoś jest chętny do obejrzenia, to zapraszam do moich filmików na kanale i tam na pewno gdzieś znajdziecie ten album wykonany z tej samej kolekcji. Mam nadzieję, że wyszedł troszkę inny niż tamten. Tutaj jest też miejsce na zdjęcie. Tutaj są też te kropeczki. Elementy wycięte właśnie z tej kolekcji. Tutaj jest tak zrobione, że wszystko się, ten zdjęcie tutaj wejdzie. Bez problemu jest zestawione, żeby można było fajnie zdjęcie wkomponować. Pod zdjęciem jest miejsce na taga. Tutaj jest taki, z boku jest taki belly band. Pod nim są miejsce na dwie maty. Tak, tutaj też jest element wycięty. Tu jest fajnie, tu już więcej nic nie ozdabiam. To są te kropeczki, bo tu jest właśnie ten motyw morski, taki powtarzający się właśnie w tej kolekcji. Wszystko jeszcze jest świeże, niewychodzone, więc troszkę ciężko wchodzi. Tutaj na tej stronie jest zrobiona książeczka zawiązywana właśnie na taki sznureczek, wstążeczkę, przepraszam, otwiera się w tą stronę. W tą stronę jest kilka miejsc na zdjęcia. No i tutaj ozdobione takimi właśnie paseczkami. Tutaj jest też miejsce na zdjęcie, tutaj jest napis, tutaj jest taka kotwica, więcej nic nie chciałem, o to, bo tu są właśnie te stery statków, tu jest też miejsce. No, coś mi nie chce wejść. Miejsce na taga pod tym. Tutaj jest też właśnie ten guzik złoty, wstążeczka, tutaj jest torebka, kieszonka z torebki śniadaniowej. W torebce są właśnie dwie maty na zdjęcia. Tak, tutaj obok na stronie jest taka kieszeń skośna, tutaj jest napis, tutaj są też te perełki, nie perełki, tylko to właśnie kropki. I tutaj jest ten taki, żeby uzupełnić, kto przystępuje do komunii. I takie podstawowe informacje, żeby to troszkę miało charakter albumu komunijnego. I tutaj dwie maty dodatkowe na zdjęcia. I tak, i tak. Następne strony. To jest właśnie miejsce na zdjęcie. Tutaj jest takie stateczki. Pod matą na zdjęcie jest tak. I tutaj też są te kropeczki i w moich albumach ostatnia strona standardowo to jest zrobiona taka kieszonka na płytę CD. W razie jakby komuś zostało zdjęć, które by się nie zmieściły w albumie, zawsze można płytę tutaj dołożyć. Tutaj jest też taki napis, kieszonka i takie trójkąciki, też takie właśnie masy. Mam nadzieję, że sprostałem. Shaker jest, właśnie chciałem podziękować, bo Kasia Stancel na swoim kanale ma właśnie
tutorial, jak wykonuje te właśnie shakery, i to jest właśnie według jego, przepraszam cię, Kasiu, według jej tutorialu, więc bardzo fajnie się te shakery z Kasią wykonuje. Więc tak się prezentuje ten album. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo się cieszę. Jeżeli się nie podobało, to komentujcie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!